Proszę państwa, no nie ma dobrych wiadomości. Już sam bym chciał coś krzepiącego powiedzieć, ale co tu powiedzieć, jak same złe wiadomości są. No, może nie wszystkie, ale większość to są złe wiadomości. Pierwsza zła wiadomość to jest taka, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z 1,1% do 0,5%. No to niby niewiele, ale to się liczy najwyraźniej, tym bardziej, że nikt się tego nie spodziewał. Najwyraźniej moneta padła na reszkę, bo państwo wiecie, Rada Polityki Pieniężnej to w ten sposób ustala stopy procentowe, że rzuca monetą. Jak moneta spadnie na reszkę, to jest wtedy się podwyższa stopy. Jak na orła, to się obniża, a jak pionowo stanie, to się ani nie podwyższa, ani nie obniża. Więc tutaj musiało paść na reszkę. Ten procent, tam 0,5% to jest oprocentowanie kredytu, jaki Narodowy Bank Polski udziela bankom komercyjnym. No a banki komercyjne oczywiście sobie trochę te stopy procentowe podnoszą. No i dzięki temu na przykład mogą być takie w telewizorze reklamy, że 3000 dostajesz, a 3300 oddajesz, to znaczy, że kredyt jest oprocentowany na 10%, a nie na pół. No i to dzięki temu banki zarabiają na kredytobiorcach. Czym to się może skończyć? No nie wiem, bo jeżeli te stopy procentowe będą narastały, no to bardzo możliwe, że się to odbije na kredytobiorcach, bo będą musieli według zmiennych stóp procentowych twoje kredyty spłacać, a podobno Polacy są szalenie pozadłużani, także może to być bardzo trudny problem. Ale no na razie, dopóki nie padnie salwa, niech nam humory dopisują, tym bardziej, że nie jest to wiadomość, można powiedzieć, najgorsza, dlatego że dzisiaj, to znaczy 6 października czy 7, bo to już nawet nie wiem, z tego zmartwienia, to już nawet nie wiem, jakiego dzisiaj mamy, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie, zgodnie z którym przenoszenie sędziego, już nie mówię o delegacji do innej miejscowości, ale przeniesienie sędziego z wydziału do wydziału w tym samym sądzie, na przykład w jakimś sądzie są dwa wydziały karne, no i jeżeli sędzia zostanie przeniesiony z jednego do drugiego, to jest nielegalne, także to jest poważne naruszenie praworządności, ale to jeszcze nie jest najgorsze, bo Trybunał Sprawiedliwości jeszcze jedno postanowienie wydał, takie mianowicie, że nie trzeba brać pod uwagę orzeczenia wydanego przez sędziego, który został rekomendowany na to stanowisko przez nową Krajową Radę Sądownictwa. No widzimy, że teraz w ramach walki o praworządność to sędziowie wezmą się za łby. Jedni drugim już teraz właściwie wytykają, że my to jesteśmy sędziowie, a wy to jesteście bandą przebierańców. Ale ci drudzy tak samo im zarzucają, że oni są bandą przebierańców. W tej sytuacji obywatel stający przed sądem, a ja niedługo właśnie wystąpię w takiej roli, ma pewien problem, bo nigdy nie będzie wiedział, czy stoi przed sądem prawdziwym, czy przed jakąś bandą przebierańców. No i wydaje mi się, że z uwagi na artykuł 45 Konstytucji, który mówi, że każdy ma prawo do właściwego, tam bezstronnego, niezawisłego i tak dalej sądu, no to obywatel musi się upewnić, czy ma do czynienia z sądem, czy nie.
ponieważ tej gwarancji udziela Rzeczpospolita Polska, no to obowiązek udowodnienia, że ten sąd to jest legalny i tak dalej, spoczywa na organach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przypadku na samym sądzie. Ciekaw jestem, jakie będą dalsze praktyczne konsekwencje tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale widać, że Niemcy się za nas biorą nie na żarty. No już o tych wszystkich blokadach finansowych, o tych karach 500 000 euro dziennie, to już nawet nie będę mówił, żeby się nie powtarzać, ale widzimy, że tutaj jeszcze jeden element dochodzi, ponieważ komuniści, którzy tam opanowali instytucje Unii Europejskiej, to mają świadomość, że przeforsowanie pewnych rzeczy na drodze ustawodawczej może nastręczać trudności, tym bardziej, że tam będą pyskować w Sejmie i tak dalej, w parlamentach. A wszystko to można załatwić bez hałasu w drodze orzecznictwa sądowego. Tylko trzeba dobrać takich sędziów kumatych, żeby oni wiedzieli, powinność swojej służby zrozumieli. No i właśnie z czymś takim mamy do czynienia między innymi w Polsce. Proszę Państwa, no a tu jeszcze w dodatku wybuchła straszliwa afera z kolegą Rafałem Ziemkiewiczem. Otóż kolega Ziemkiewicz został aresztowany na lotnisku Heathrow w Londynie, dokąd przyleciał razem z żoną i córką, żeby odprowadzić córkę na uczelnię, bo ona tam rozpocznie studiowanie nauk ścisłych. No i proszę Państwa, żona i córka przeszły przez sito, a kolega Ziemkiewicz został aresztowany. Okazało się, że przyczyną aresztowania był donos takiej bengalskiej, pochodzenia bengalskiego posłanki do parlamentu brytyjskiego. Ona się nazywa Rupa Hook. No i ona doniosła, że kolega Ziemkiewicz to jest islamofob, no i że zaprzecza Holokaustowi. Jak widzimy, oskarżać to oskarżać, już wszystko mu przylutować. No i kolega Ziemkiewicz nie tylko został aresztowany, ale jak go wypuścili z aresztu, to natychmiast został deportowany do Polski. Wspominam o tym również w tym, z tego powodu, że mamy do czynienia z ostentacyjnym łamaniem traktatów międzynarodowych. W 1966 roku został wydany, taki przedłożony do ratyfikacji, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Ja wiem o tym między innymi dlatego, że w latach 70. w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela domagaliśmy się opublikowania tekstu tego paktu i tego i drugiego Pakt Praw Społecznych i Gospodarczych w Dzienniku Ustaw, bo komuna ratyfikowała te pakty, ale nie opublikowała ich w Dzienniku Ustaw. One były opublikowane tylko w takim elitarnym piśmie niskonakładowym, Sprawy Międzynarodowe. No, nikt tego nie czyta poza specjalistami. W związku z tym obywatele nie byli pewni, czy mogą się i na co się właściwie mogą powoływać. No i myśmy się domagali, żeby te międzynarodowe pakty praw człowieka zostały wydrukowane w Dzienniku Ustaw, bo zostały przez Polskę ratyfikowane, przez Wielką Brytanię też. I w tym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych jest artykuł 19, w którym no, expressis verbis jest napisane, że nikt nie może być prześladowany czy dyskryminowany ze względu na poglądy, nie tylko poglądy polityczne, ale i wszelkie inne. No więc widzimy, że Wielka Brytania w sposób ostentacyjny łamie te postanowienia traktatowe.
stając się powoli krajem, no nie powiem, że faszystowskim, chociaż właściwie można już by było taki zarzut postawić, no ale widzimy, co się w tej Wielkiej Brytanii dzieje. Klękają na stadionach przed murzynami, no to niedługo ci muzułmanie, bisurmanie wprowadzą tam prawo szariatu, no i wszyscy będą chodzili jak w zegarku, a Angielki zostaną ubrane w gelabije i zagnane kijem do haremów pod czujną eunucha straż. No, tam Angielki specjalnie urodziwe nie są, mówiąc nawiasem. Tam taki gust mają Angielczykowie osobliwy, że im bardziej jakaś kobieta jest podobna do konia, to tym większą konkietę robi. No, była taka pani, ta właśnie Angielka, bardzo podobna do konia. Ona była komisarzem Unii Europejskiej, jeszcze jak Wielka Brytania do Unii należała, do spraw zagranicznych. No to bardzo podobna była do konia. Proszę Państwa, ale to, że jest rzecz gustu, niech tam sobie będą. Natomiast no, trzeba by było przestrzegać jednak ratyfikowanych porozumień. No a tymczasem rząd polski specjalnie nie reaguje. Ambasador brytyjski nawet nie pomyślał o tym, żeby mógł zostać tutaj wezwany do wytłumaczenia postępowania swojego kraju wobec obywatela polskiego. No i nie słychać, żeby Polska na przykład zastosowała w tej sprawie retorsję, to znaczy ogłosiła, że pani Rupa Hook jest osobą w Polsce niepożądaną i zostanie natychmiast zatrzymana na granicy i deportowana ciupasem do Wielkiej Brytanii, podobnie jak jacyś brytyjscy dziennikarze, których poglądy nie będą nam się podobały. Ciekawe, że ci wszyscy mikrocefale, którzy za podłuszczeniem pana redaktora Michnika tak gardłują za wolnością prasy, teraz nabrali wody w usta i no, mówią, że to znaczy pan Bartłomiej Sienkiewicz, taki mikrocefal czołowy, były minister spraw wewnętrznych, wcześniej w ruchu Wolność i Pokój, to ciekawy ten ruch był, bo później wszyscy przeszli, jak prawie wszyscy przeszli do bezpieki. No, no i pan Bartłomiej Sienkiewicz powiedział nawet, że jak Polska nie chce wpuszczać tutaj migrantów, tych egzotycznych turystów prezydenta Łukaszenki, to Anglicy mogą nie wpuścić do siebie pana redaktora Ziemkiewicza. Pan Bartłomiej Sienkiewicz dotychczas był znany z dwóch rzeczy, mianowicie z podpalenia budki wartowniczej przed rosyjską ambasadą, to znaczy nie on sam podpalał, ale podobno kazał ją podpalić swoim tym bezpieczniakom. No i z tego, że w podsłuchanej rozmowie scharakteryzował państwo polskie, że to jest tylko na niby istnieje, bo tak naprawdę to chuj, dupa i kamieni kupa. No więc właśnie teraz zasłynął dodatkowo, dlatego że no, minister spraw wewnętrznych to jednak takie rzeczy powinien wiedzieć, że Wielka Brytania ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Proszę Państwa, tymczasem straszliwa afera wybuchła na granicy polsko-białoruskiej, bo się okazało, że Straż Graniczna cofnęła dzieci, jakieś dzieci tych egzotycznych turystów prezydenta Łukaszenki z powrotem na granicę do rodziców, bo one tam nie chciały zostać same. No i podniósł się klangor, między innymi pani wielce czcigodna oczywiście Katarzyna Maria Piekarska, istota czująca, podniosła wrzask z trybuny sejmowej. Gdzie są dzieci? Gdzie są dzieci? Pani Katarzyna Maria Piekarska w swoim czasie bardzo wyraźnie wsparła strajk kobiet, którego uczestniczki domagały się zalegalizowania
ćwiartowania dzieci bardzo małych. Więc być może, że specjalnie by się nie zdziwiła, gdyby się dowiedziała, że w przypadku tych dzieci nastąpiła aborcja opóźniona. Aborcja opóźniona polega na tym, że abortuje się dzieci już po urodzeniu. To nawet jest łatwiejsze, bo nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa dla życia matki, a taka zygota wyrośnięta. Niektóre to nawet przerośnięte są, na przykład pani filozofowa Magdalena Środa, tu reprezentuje kategorię zygot przerośniętych, no to więcej miejsca zajmują w przestrzeni, więcej kłopotów sprawiają, zatruwają atmosferę zbrodniczym dwutlenkiem węgla i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, bardzo możliwe, że został tutaj precedens wprowadzony w postaci aborcji opóźnionej. No ale jeśli nawet nie, to Polska oczywiście nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, bo nie zobowiązała się na terenie międzynarodowym, że będzie wpuszczała do siebie bez żadnej kontroli egzotycznych turystów prezydenta Łukaszenki. Tymczasem do wojny polsko-białoruskiej włączył się episkopat. Otóż episkopat swoim zwyczajem powiedział, że tu zaproponował utworzenie korytarzy humanitarnych, ale jednocześnie podkreślił, że granic trzeba chronić i tak dalej. No jednym słowem jest za, a nawet przeciw. Także i pieniądze zarobić, i wianuszka nie stracić. Myślę, że takie osobliwe stanowisko zostało zajęte z tego powodu, że biskupi polscy zostali wezwani ad limina apostolorum. No i tam papież Franciszek, który jest bardzo czuły na łzy egzotycznych turystów, ich tam by obsztorczył, i tak ich obsztorczuje, ale za co innego. Natomiast jeszcze, żeby uniknąć obsztorcowania z powodu egzotycznych turystów, no to właśnie takie stanowisko zajęli. Myślę, że wszystko zakończy się wesołym oberkiem, bo tam jak już papież biskupów obsztorcuje, no to potem tam nastąpi przebaczenie i tak dalej. Proszę Państwa, tymczasem mamy do czynienia, i to jest, to są te lepsze wiadomości, z wielkiej rangi wydarzeniami kulturalnymi. Otóż odbył się festiwal filmowy w Gdyni, na którym furorę zrobiły filmy o przygodach pederastów. Dotychczas furorę w Gdyni i gdzie indziej robiły filmy o Żydach, natomiast widać teraz, że Żydzi schodzą na plan dalszy, a na pierwszy plan wysunęli się pederaści. No i nasi artyści wiedzą, z której strony chleb jest posmarowany, no i już kręcą filmy jeden przez drugiego o pederastach. Proszę Państwa, tymczasem jeszcze nastąpiło inne wydarzenie kulturalne, mianowicie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Nike. I tam nagroda jak nagroda, ale takim kulminacyjnym momentem, można powiedzieć, tej uroczystości była deklaracja pana Piątka, który wyraził nadzieję, że to faszystowskie gówno kiedyś się skończy. No, wszystko się kończy na tym świecie pełnym złości, również faszystowskie gówna. Szkoda, że pan Piątek nie powiedział nam, co będzie potem, w jakim gównie zostaniemy utytłani, jak już faszystowskie się skończy. No, to jest tajemnica, to wielka, ale myślę, że nie będzie to nic przyjemnego. Proszę Państwa, tymczasem jeszcze kolejne wydarzenie kulturalne ogromnej rangi tu miało miejsce, mianowicie odbył się koncert takiego rapera, który używa ksywy Mata, a tak naprawdę to się Matczak nazywa. Taki młody jegomość, 21-letni,
to i tak już właściwie można powiedzieć, że w porównaniu z panną Gretą Thunberg, która jest starcem przestarym okrutnej sprośności, mówię o tym, że okrutnej sprośności, bo tam młodzieży się bardzo podobało, podobały takie hasła, żeby no, w dziosło tam powsadzać i różne rzeczy, no to muszę powiedzieć, że pewna ewolucja tu poglądów zachodzi. Za moich czasów w kołach wojskowych to preferowane było w przełyk, a tutaj w dziosło. No widzimy, że gusty młodzieżowe się zmieniają. Pana Matę bardzo pochwalił pan pisarz Jakub Żulczyk, no więc widzimy, że mamy do czynienia z nową epoką w kulturze narodowej, która odpowiada wreszcie na pytanie, kogo dymać, w co i w jaki sposób. No więc, proszę Państwa, to są te dobre wiadomości w morzu tych niedobrych wiadomości, a te na końcu, te wiadomości dobre, takie plusy dodatnie tu przytoczyłem, żeby Państwa całkiem nie dołować.